Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek z gry Gwiezdne Wojny. Lecimy tutaj dalej. Ostatnio spotkaliśmy Toę. Toę spotkaliśmy. Powiedzieliśmy jej, żeby wracała do obozu. Co ona robi, kobieta? No, a teraz lecimy dalej. Mieczem świetnym rozciąć skałę. I dobrze, skała leży. No i super. Skała leży. My sobie możemy tam podejść, ale ja sobie myślę, wrócę. Wrócę sobie tutaj przypisać trochę grę. W razie W. Dla samej skały. Dla samej skały warto wrócić i przypisać grę, nie? Dobrze. Może dodamy sobie też punkty jakieś, bo mamy na ten moment 3 punkty. To dodajmy sobie punkty umiejętności. Zróbmy to. Na moc, na miecz świetny, na przetrwanie. Dajmy, spróbujmy na miecz. Dobra, nie wiem, co się włączyło. Chciałem mieć świetny. Dobra. My chodzimy tymi naszymi podwójnymi, więc dobrze, rozszczepione odbicie. A to weźmy to może rozszczepione odbicie. Wyrzucić na datujący pocisk. Okej, okay, sprawdźmy, jak to wygląda może. A dobra, chciałem sprawdzić, jak to wygląda, ale... Okej, czyli możemy podtrzymać dłużej przed trafieniem. I rozdzielamy, dobra. Dobra, nie jest złe. Nie jest to złe. Ech, tak samo. Dokładnie tak samo się czuje Kali jak ty. Ech. Dobra, lecimy tam dalej. Życia na razie nie musimy sobie jeszcze odnawiać. Impaków też nie, także jest ok dla nas. A my lecimy tam. Tylko pytanko, czy ta kobietka nam coś tam nie dała? Nie, dobra. No i mamy dwie drogi z tego, co widzę. Dobrze mówię? Czy to jest jako jedna? Jako jedna chyba. O kurde, coś się zawaliło na nich. Łapiesz, do czego strzelali? Do sondy szpiegowskiej. Ktoś jeszcze się tu przygląda. Może jeźdźcy? W pobliżu wykryto Jedi. Nie mów tak. Nie jestem gotowy do walki. Nie jesteś gotowy do walki na Jedi? No, wiecie co, jak taki ziomuś jest, to ja bym go nie chciał zabijać. Może to jest jakiś młody, wiecie. Młody, który tak naprawdę nie chciał iść na tą wojnę, nie? Zwerbowali go. Powiedzieli, że go zabiją, jak nie. O kurde. O kurde. No, nieciekawie. No dobra, no ale spróbujmy sobie tam podejść. W ogóle tutaj na dół jeszcze można byłoby też podejść. No jest tego troszkę. A ty już do mnie biegniesz? Czy ciebie Bóg opuścił? Ała. Ciebie Bóg opuścił, żeby tak... do mnie uderzać? No, mały. A i tu fala uderzeniowa. To trzeba dwa razy podskakiwać. To jest w ogóle jakaś żynada. No i gitara, dobra, zginął. Chyba zabijaliśmy kiedyś takiego fajnego futrzaka. My tam możemy zbadać. Jedna z komnat Wielkiej Republiki. Dobra, niby moglibyśmy tam doskoczyć, bo to jest lina, nie? Tutaj sobie linka wisi, więc to pewnie byśmy tam doskoczyli. No, ale pytanie, czy my musimy iść tam, czy naprawdę możemy tutaj? Zaraz, to jest chyba w ogóle zadanie jakieś poboczne. Dla nas to są pogłoski. Dobrze, dobrze, dobrze. To są pogłoski. To moglibyśmy je zwiedzić teraz na ten moment. Sprawdźmy tą pogłoskę, co ona tutaj. Szczegóły pogłoski. Badaj komnatę Wielkiej Republiki w lesie. Okej. Okay. Tutaj jeszcze akwarium mamy do zbadania w salonie. No dobra, to akwarium też moglibyśmy i pogłoskę. No dobra, mamy dwie pogłoski dostępne. Fajnie, co to byśmy mogli sobie zrobić teraz? Na dzisiejszy dzionek, to byśmy mogli sobie zrobić. Tylko pytanie, czy my na dole? Na dole też jest, kurde, jakaś droga, patrzcie. Czyli na dole na razie się nie opłaca iść. Bo, jak tak patrzę, to na dole też jest jakaś droga. Kurde, wszędzie tyle odnóży. No dobra. No to zróbmy sobie to, zobaczmy. Co powiesz, mały? Piszesz się na krótki objazd? Ja jak najbardziej. Dobra. Popatrzmy jeszcze, czy my tutaj gdzieś nie będziemy mieć jakiegoś innego wejścia. Dobra, nie ma nic. Lecimy tędy. Dawaj. Robimy sobie tą pogłoskę.
To takie misje poboczne, nie? No tak, tak to nazwali, przynajmniej pogłoski, ale... Nawet spoko ten patent z tymi pogłoskami, że idziesz sobie... Że ktoś coś słyszał i... I okej, okay, nie? Uuu... Witaj. Komnata rozumu. Nie zawsze od razu widzimy przeznaczoną nam ścieżkę. Dokładnie. Droga ujawni nam się tylko poprzez cierpliwość, rozmyślania i mądrość mocy. No okej. Okay. My chyba na dół będziemy mogli sobie zejść, nie? Bo do góry chyba się nie da, ale zejdźmy sobie na dół. Nie, Mandero. My już mniej więcej wiemy, jak to działa, czyli to trzeba sobie chyba tą kulkę wyciągnąć. I kulkę możemy włożyć mocy, oczywiście tam, w tamte te leje. Dobra. I wtedy nam się tworzy droga. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. To nie, nie wiem, co to jest to na razie. Można to ruszyć. Okej, okay, to, czyli to przestawia nam drogę. Dobra, to wiecie co? Na razie sobie nie przestawimy tego. Zostawimy na razie tam. Idziemy w lewą stronę na razie, jak przystało na normalnego Jedi. I zobaczymy, czy tutaj coś się wydarzy. Tu mamy echo. Sądzą, że coś kryje się za otchłanią? Zgadza się. Planeta. No cóż, mam nadzieję, że to warte tych starań. Też mam taką nadzieję. Dobra, tutaj niby możemy coś... Nawet nie możemy aktywować tego. Bo się samo aktywowała nam winda. Okej. Okay. Nie wiem, czy to coś nie jest zepsute przypadkiem. Widzicie? Tutaj idą jakieś takie prądy. Okej. Okay. I kulka by nam się przydała. No bo widzę, że tutaj nie ma kulki. Kurde, to wiecie co? No musimy tutaj z kulką przyjść chyba dopiero. Jakąś. Bo tamtej kulki chyba nie damy radę wyciągnąć, nie? Niestety. Dobra, to wygląda na to, że tutaj będziemy musieli dać jakąś kulkę. Żeby ona nam stworzyła przejście tam dalej. Dobra. Czyli przesuniemy sobie tą stronę, bo tamtą stronę jakby widzicie, no nie można chyba. Chyba, oczywiście nie wiem. Tak sprawdzałem, ale jak zwykle pobieżnie. Dobra, lećmy w tą stronę w takim razie. Zobaczymy, może tutaj będzie gdzieś jakaś kuleczka dla nas. Tutaj drzwi do rozwalenia. Okej, okay, w tą stronę. Dobra. No i spoko, no i jest kulka, patrzcie. No i jest to, co chcieliśmy. Jest i druga kulka, jak to się mówi. Czy ona tam będzie leżeć? Miejmy nadzieję, że ona tam będzie leżeć, nie? Dobra. No i elegancja. Droga się robi... Na wizji. No dobra, tylko czy ta kulka leży, czy ona sobie zniknęła? No dobra, no to zarąbiście, wiecie co? No zarąbiście, że ona sobie zniknęła. Będzie trzeba ją chyba w ręce trzymać, albo coś, nie wiem. Kurde, no nie mu umysłu. Gdzieś ją na pewno... A, tutaj u góry ją rzucimy, dobra. Tu po prawej ją rzucimy, to może będzie lepiej, wiecie? Patrzcie, bo tu po prawej, wydaje mi się, że ja bym tu dorzucił. Tam do lewej nie dorzucę, ale tu do prawej ja może bym dorzucił. Nie bardzo. Nie bardzo, kurde. A myślałem, że tam dorzucę. No dobra, no to... No to trzeba chodzić z tą kuleczką. Szkoda, bo myślałem, że dorzucę tam. Patrzcie, to nie wyglądało na dalekie pchnięcie. Ale się nie da. I teraz pytanko, czy o ta kulka, jak ją puszczę, czy ona zniknie? Nawet nie. Dobra, nawet nie zniknęła, także okej. Okay. Ale widzicie, rzucona zniknęła, a taka nie chciała zniknąć, więc to też... Też to jest takie dziwne w tym Jediu. Dobra, dawaj się, jechaj do góry. No i teraz tu możemy zasunąć kuleczkę, no i super. Ale też mamy jakby dwa wejścia, nie? Nie zadziałało, okej, okay, bo... A, to działa, ale nie w pełni.
Dobra, spróbujmy to przesunąć. Ej, tutaj jest jeszcze drugie echo. Skoro coś działa nie w pełni, to lepiej tu na razie tym nie iść. Żeby Santari Cree kiedykolwiek stroniła od wyzwania. Prawda. A to konkretne zadanie wydaje się szczególnie ją motywować. No dobra, ale... Teraz pytanko. No tak to wygląda, że chyba będziemy musieli tamtędy iść. Niestety. Bo tutaj potrzeba nam chyba kolejnej kulki, nie? No i po co to w ogóle mamy? A, to jedzie do góry. No i wszystko jasne. Jedzie do góry. Albo jedzie w dół. No i tamtędy też byśmy niby mogli przejść. Patrzcie, tu wskoczyć i tam wskoczyć. Kurde, strasznie dużo tu tego. Ciekawe, czy kulka nam się jedna zrespiła, czy nam się zrespiło jakby więcej tych kulek tam, w tamtym miejscu. Bo jeśli więcej, no to nie jest źle w sumie, nie? Tylko tam już nie mamy więcej. Kurde, to będziemy musieli chyba... się częstować naszymi kulkami mocy. No dobra, niech tak będzie. Spróbujmy się poczęstować tymi, co już mamy. Mamy dwie tylko. Okej, tu sobie podejdziemy przy okazji, bo tu jest chyba echo. Spróbujemy je sobie wyczuć. Ślepy zaułek? O co tu w ogóle chodzi? Dobra. Rozgryzę to. Ej, czyli ktoś tutaj też chodził, ślepy zaułek? Może to nie jest tak naprawdę ślepy zaułek? Dobra, jedziemy do góry. Droga się zrobiła w tamtą stronę. Tutaj też mamy, patrzcie, jakieś lasery. Dzikie węże. Kurde, no i tam nie przejdziemy, patrzcie. Zamknięte, ale skrzynię tam widziałem. Halo, czy coś tu możemy ruszyć? Nie możemy. Ale tam jest skrzynia z tamtej strony. No i tutaj kulkę tu by pasowało też rzucić. Dobra, polecimy sobie tam. Tam widzę, że chyba będzie jeszcze jedna kulka do odebrania u góry. Miejmy nadzieję. Tak? To jest kula do odebrania? Nie, tam można wskoczyć, tylko ciekawe jak. Jak tam wskoczyć? Normalnie na przypale? Dałoby radę? Obsnąć? Pewnie nie. To wygląda przynajmniej, że na przypale. Ciekawe jak tam wskoczyć. Zastanawiam się, nie? Bo tutaj... Dobra, weźmy jeszcze tu echo, widzę. Ciekawe, czy tutaj w ogóle mapę mamy, bo... Moja padawanka się niecierpliwi. Czyż nie wszyscy kiedyś tacy byliśmy? Pytanie, jak sobie z tym poradzi? Nie no, mamy mapkę jakąś, ale tak jak widzicie, tu nie możemy wejść, ale można wskoczyć niby i można... Można aktywować w ogóle sprzęg kul tutaj też. No dobra. No okej, okay, no niech tak będzie. Tutaj w ogóle... Mówią, że tu jest wejście, patrzcie. Czy ono niby jest, ale to jest tam zejście na dół tak naprawdę, nie? Bo tędy też można było się tutaj... Można było tutaj się wskoczyć, nie? No dobra. To jest dziwna buła. Ktoś Bidi tu zobaczył. Coś panie chciałeś tu zeskanować, tylko nie wiem co. O, tu, dobra. Fajne spotkanie. Spotkanie w dziczy. Dobra, no i patrzcie, no i pusty plac. O, jak ja lubię puste place. Nie, pusty plac jest po to, żeby sobie... Na pewno tutaj mamy do odebrania... Pewnie będzie coś o tym dysk danych, ale też może będziemy mogli... Szkoda, że nie możemy tamtego odebrać. Już małego. Okej.
do Z będziemy musieli te dyski danych podawać, nie? No dobra, no ewidentnie widać, że tutaj jest. Że tutaj coś jest, no i ewidentnie widać, że z tamtej strony musimy też dać. No dobra. No i można byłoby tam wskoczyć też, nie? To się zastanawiam, jak tam wskoczyć, czy po prostu tak oskoczyć, chopsnąć se. Kurde, no to tak średnio to widzę, no ale dobra, weźmy tą kulę. Włóżmy ją tam. Dobra. Okej, dobra. Czyli się w tą stronę też zrobiło. Już myślałem, że nie. Dobra, tu w ogóle widać, że to jest od tej strony skok. Jakbyśmy sobie chcieli tędy skakiwać na tym niezbadanym. Czyli tutaj skakujemy po skale. Hops raz, hops dwa razy do góry. No, ale tam nie wiadomo. Dobra. Pewnie z tego, co się stworzyło, można byłoby tam wskoczyć. No, ale ja tam wolę nie ryzykować na razie. Mhm. Sprawdźmy sobie, co tutaj, tu już może być ostatnie tchnienie, okej. Dostaliśmy zręczność, atut. Atut zręczność jest bardzo fajnym atutem. Mam nadzieję, że się tutaj... Tutaj mamy atuty. My ogólnie mamy dwa założone. Odporność, blokowanie większe i obrażenia po bloku większe. A zręczność, obrażenia od rzutu. Rzut mieczem świetnym zadaje większe obrażenia. No, też spoko. Teraz pytanko tylko, jak my tutaj mamy zrobić. Dobra, panie, weź to. Garni. Okej. Okay. To tu, to tu. Dobra, to już jest chyba wyjście stąd. No dobra, wydaje mi się, że tak w 99% to jest zwiedzona mapa. Zwiedzone. Zostało nam tylko to jedno wejście niezbadane, bo to jest przejście od tamtej strony. Dobra, idźmy. Idźmy i tyle. Nie ma co. Dziękuję, zwiedziliśmy grobowiec, znaleźliśmy zręczność. Także sympatycznie. No i możemy lecieć dalej. Tylko jeszcze sobie tu podejdę, popatrzę, czy tu faktycznie nic nie ma z tych stron. Dwóch, trzech, czy któryś, nie? Dobra, tutaj nie ma. Tam można zejść niby na truperów, tam niby można chyba skakać. O kurde. No to trochę tego tu będzie, nie ma co, nie okłamujmy się. Dobra, zejdźmy tam do nich. Ja wiem, że tam pewnie do góry trzeba będzie iść. Chociaż może do góry będzie co innego, bo tu na dół może będzie do nich. Dobra, to idźmy tu do góry. Sprawdźmy tu do góry najpierw. Tak wywnioskowałem po mapce, że tędy może tutaj się mało rzeczy dziać, więc... Co on robi? No, chłopie, do góry. Powiem wam, że czasami on tak, te triggery jego skaczące są takie dziwne, że masakra. Dobra, i co? I tu nic nie było w tą stronę? O, żeż ty niedobry. No by w ogóle tutaj nic nie ma. Ej, dlaczego tu nic nie ma? A, jest i ta skrzynia duża, no dobra. Ta skrzynia nam daje steamy, także fajnie, żeśmy tu poszli. Dodatkowe steam paczki. Obyśmy tego nie potrzebowali. Oko, możemy mieć już 5 steam paków. No to bardzo dobrze. W ogóle steam paki są na wagę złota, nie? Coś było do zbadania jeszcze. Wiecie? Bo mi się świeciło, żeby to coś zbadać. Miałem. O, tutaj, dobra. Okay. Węzeł jest blisko. I do tego węzła musimy podejść. Dobra, my jeszcze możemy tu do góry w ogóle podejść. Nawet co tam będzie tu w górze.
No okej, okay. Tak mówisz, tak zrobimy, panie. O kurde, coś się otworzyło. Mam nadzieję, że tędy do węzła nie będzie. Szkoda, że tam do góry nie mogliśmy wejść, nie? A co to? Zapisywajka i samolocik. Ej, kurde, no jak będzie tędy przejście, to ja nie wiem. Ja się schlastam. Bo ja seryjnie tutaj nie zwiedzałem na dole. Też taki patent, że nie wiadomo, czy to na dole po prostu nie było takie, wiesz, cię kuleczki, a tędy czy nie trzeba będzie iść dalej. Dziwna akcja, no ale cóż. Dobra, zapiszmy sobie. Czasami. W ogóle trzeba pływać wodą, no super. Krocz ostrożnie, chłopcze, to doprawdy rzadka zdobycz. Jaka? Słynna ryba Fa. Jej historia to opowieść o chciwości i potwornej tragedii. Niewiele już się ostało, Fa. Ich gruczoły są soczyste i pyszne. Ja jednak nie zamierzam odbierać biednemu stworzeniu narządów. No dobrze, może jakaś ryba Fa. To właśnie pytanko, bo... A, tu jest tak płytko. Możesz ty, dobra. O kurde, ale tutaj tych rzeczy jest, patrzcie. No właśnie tego się obawiam, że tędy będzie... Ale to może być do tego wejście, patrzcie, do tego jakiegoś aerodromu, a tutaj zupełnie inna strona. Dobra, weźmy sobie, idźmy najpierw w tą stronę. Może tam w ogóle nie będziemy mogli podejść, nie? Dobra, ja tam sobie tu wolałem zlecieć. Nie mogę otworzyć. No nie możemy właśnie otworzyć. Tak czuję, że tu w ogóle nie będziemy mogli nic pootwierać i tu się skończy w tą stronę nasza przygoda. Windy tu nie ma. Windy nimo. O kurde, co to za lagi? Przepraszam bardzo. Halo, halo. Co to się tu dzieje? Dajcie mi sekundeczkę, żeby to ogarnąć. No dobra, witam serdecznie ponownie. Chyba się lagi ogarnęły. Nie wiem, co to było. Mój komputer, ten Jedi, tak jak mówię, no on to potrafi, kurde, wywołać w człowieku różne emocje. Dobrze, że to ogarnęliśmy. Nie wiem, jak długo były te lagi, bo zanim zobaczyłem, może jakąś sekundę, dwie, może z pół minuty były. Także wybaczcie, przepraszam za takie mniejsze lagi. Zwiedziłem tutaj. Tutaj nic nie możemy sobie przy okazji odebrać, bo mamy nic nieaktywne, więc dopiero jak będziemy mogli sobie prąd robić, to pewnie tu trzeba będzie podejść. Na ten moment nic tu nie możemy zrobić. Cóż, ochłel, jak to się mówi. Ale to dobrze, to dobrze. To nam wyjaśniło sprawę, że tutaj nie musieliśmy iść. No i to mnie trochę z jednej strony cieszy, nie? Że tutaj nie musieliśmy iść. Dobrze, dobrze, lecimy sobie tam. W takim razie tylko i wyłącznie na dół. Ale tu się już boi. Wizja mu się czarna robi. No dobra, no to trzeba zabić tych stormtrooperów. Chociaż wolałbym, tak jak mówię, tego jednego tam nie zabijać. No ale no nie ma wyjścia. Dawaj. Ej ty, panie, starczą. Chłop zaczął normalnie mieczem rzucać. Czego Imperium chce od tak zacofanej planety jak Kobo? O, jaki krótkie włoski żeśmy zdobyli. Zrobisz skan? Co to mały? Najkrótsza słomka. Co to jest? Imperialne zaopatrzenie przeznaczone dla oddziału 013. Dostawa była wybrakowana od samego początku. Racje zostały potrzebne
przetrzebione już wcześniej. Ci żołnierze byli zdezorganizowani, rozbici i zdesperowani. Okej, okay, chyba racje żywnościowe dostali. Jakieś mniejsze, w ogóle tam leży to, co zabiliśmy, tak? Czy tam to śpi? W sumie chyba coś śpi sobie smacznie. Niedobrze, że sobie tam coś smacznie śpi. My tu mamy, patrzcie, możemy to cząchnąć. No i gitara. To jest jakiś skrót dla nas się odblokował. Na to wygląda, że tu się odblokował skrót dla nas. Okej. Okay. Dobra, lecimy w dół. Komu w drogę, temu grabki, jak to się mówi. Czy ty, panie, śpisz, czy ty nie żyjesz? Wygląda, jakby spał. Może go się... Może będzie można przejść jakoś cicho, żeby gościa nie obudzić, nie? Dobra, weźmy tu, zejdźmy. Że faktycznie nie będziemy musieli go budzić, nie? Wiecie, niekoniecznie zabójstwo jest najlepszym rozwiązaniem. Głowice ze staranności dostaliśmy, dobra, spoko. A tutaj? Ej no, mały! Gdzie jesteś? Chodź tu, mały. Dawaj, mały, się. Kurde, no. Kiedyś go dopadnę. Kiedyś go dopadniemy. Dobra, tutaj w sumie zrobiliśmy takie nieprzewidywalnie kółeczko tylko. I wygląda na to, że... Że tu są jakieś dwa zielone elementy, które będziemy mogli ruszyć. Albo nimi wskoczyć. Może da się nimi wskoczyć gdzieś. Czekajcie. Jakby to zrobić? No tam są zielone elementy. Tam i tam pewnie. Węzeł powinien być niedaleko. Myślisz, że te stwory mają mocny sen? No dobra. Dobra, może go pora obudzić, co? Aj, chłopie, co ty mi tu rzucasz? W ogóle nie to mnie złapało i dlatego, wiecie? O kurde, jaka agresja w nim. On taki agresywny. O, ła. Ale chłop agresywny, no. Jeszcze kulka jakaś. No weź się, kulka. No dobra, no wygląda na to, że musimy pociągnąć jedną rzecz. No i skoczyć na drugą. Okej, czyli trzeba będzie jakoś tak zrobić, wiecie. Prawnie. Ej, no leć tam. Co za wariat. A tędy nie możemy wyskoczyć? Nie, niestety. Kurde, to będzie ciężki moment teraz do wskoczenia, wiecie? Bo tutaj będzie dużo operowania. I żeby tylko się dobrze nam złapał trigger, nie? No, doleć, panie. Tamtędy, dobra. No i elegancie, no i jesteśmy. Okej, czyli to w ten sposób pomyśleliście. No dobra. Szaleni, szaleni normalnie. Nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno nie wygląda bezpiecznie. Kuro? Co ci tu nie wygląda bezpiecznie, panie? No ja nie wiem, o czym ty godusz. A, o tym roju. Okej, czyli trzeba uważać na te roje. Może można je przeganiać, jak myślicie? Nie bardzo. Trzeba będzie uważać na nie, bo chyba nam życie zabierają. Oj, wybaczcie.
Dobra, lecimy dalej. Widzę, że tych roi tutaj jest od groma. Och, niedobrze. Można gdzieś tu wskoczyć. Tutaj chyba. Dobra. Ciekawe, co to jest w ogóle. Ciekawe, czy Zi będzie coś o tym wiedziała. Dobra, no tak. Panie, kurde, żeś mnie tutaj nie ukontentował, że tutaj to jest. Weźmy może w tą stronę, podejdźmy. O-o. Trochę za ciężko jest nam. Ale dobra, daliśmy. Co ty chcesz zeskanować? Myślisz, że ta substancja ma coś wspólnego z węzłem? Był Skobo. Możliwe, możliwe, że tak być. Że to coś ma wspólnego z węzłem. My tam musimy sobie podskoczyć. Hamuj. To jest niby substancja. Ja myślałem w ogóle, że są latające motylki. No ale jak oni mówią... Jeszcze popatrzę na mapę, czy tutaj coś nie przegapiliśmy przypadkiem. Chyba nie. Dobra. O, jedź, panie, skacz. Jak on skacze dziwnie. Okrutnie on skacze. A więc to jest dzieło Santari Kree. Uuu, leśny węzeł, patrzcie, jakie ładne. Jest prawdziwa. Klucz do Tanaloru powinien tu gdzieś być. No, klucz do Tanaloru. Ale jakie to wielkie. Masakra, strasznie to duże. Można sobie wszędzie skakać, wszystko robić. Dobrze. Ale my to sobie zostawimy na kolejny odcineczek. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Zachęcam do zostawienia łapki i suba. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.